Państwu polecić najnowszy numer Tygodnika do Rzeczy, a w nim okładkowy wywiad z Marianem Zacharskim pod tytułem To Rosja powinna się bać. Marian Zacharski w wywiadzie na pytanie o to, czy za 20 lat będzie jeszcze istniała Polska, odpowiada, że bez wątpienia tak, natomiast gdyby ktoś zapytał go, czy za 20-25 lat będzie istniała Rosja w takim kształcie jak obecnie, miałby spore wątpliwości. Oprócz interesującego wywiadu, także sylwetka super szpiega pod dużo mówiącym tytułem Szpieg dwóch systemów. Także sporo polityki w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Skupiamy się na kolejnych wątkach afery podsłuchowej. O samotności Donalda Tuska pisze Piotr Gursztyn. O kolejnych sprawach i kontrowersjach wokół polskich inwestycji rozwojowych pisze Tomasz Wróblewski. Także w tym kontekście wywiad z Antonim Macierewiczem oraz w nieco lżejszy sposób alfabet afery sporządzony przez młodych wykształconych z dużych ośrodków. Z innych rzeczy także bardzo ciekawy wywiad z profesorem Bogusławem Śliwerskim, który nie zostawia suchej nitki na rządowym podręczniku bezpłatnym, który stał się ostatnio sztandarowym projektem rządu. Ze spraw zagranicznych oczywiście nie może zabraknąć historii Sarkoziego, którą opisuje Marek Magierowski. Francuzi mają swoją aferę podsłuchową i czy położą na kres politycznej karierze Nicolasa Sarkoziego, o tym także w najnowszym Tygodniku do Rzeczy w poniedziałek w kioskach.